hospitalna ustanova. Mili vas, Bogoslav, mili vas, ja pokušam pomoć. Oprovać srce me, provać mnie tam. Ja w ogóle nie byłam osobą jakby wierzącą, czy religijną, jak byłam w Australii. I miałam spotkanie z Jezusem, wiesz? Spotkałam realnie Jezusa Chrystusa. I ja teraz prowadzę ludzi do takich spotkań. Bo to jest taki pierwiastek, który może zmienić w ogóle wszystko w relacji z Bogiem. To jest coś, jak ja się spotkałam z Jezusem, powiedzmy, że Go widziałam. Nie widziałam Go fizycznie, ale widziałam Go oczami swojego serca. To było spotkanie z miłością i z dobrocią. Zmieniło mi to w ogóle całą moją głowę. Że ja zrozumiałam w ogóle wiele rzeczy. Jak ja zaczęłam czytać Ewangelię, to ja wszystko rozumiałam. Ja w ogóle, wiesz, jak to czasami się czyta Ewangelię, to sobie myślisz, kurczę, jakieś niezrozumiałe słowa, jakieś coś. A jak ja zaczęłam ją czytać, to ją rozumiałam. Miałam... To się nazywa narodzenie się z Bożego Ducha. Miałeś takie coś? Nie, ja? No, że masz takie spotkanie z Jezusem. No. A chciałbyś? No bardzo. Tak? Bo ja czuję, że ja mam słowo do Ciebie. A? No czuję, że mam do Ciebie przesłanie. Do Ciebie osobiście. Że czasami w naszych głowach i w naszych sercach my budujemy pewnego rodzaju bariery do Boga. I musimy zapragnąć szczerze w sercu się spotkać z Jezusem. Musisz tego zapragnąć i musisz zaryzykować wszystko. Jestem tutaj z panem Andrzejem, który jest w ogóle... Śpiewakiem. Jest niesamowity. Spotkaliśmy się przed chwilą na męskim różańcu. Zaprosiłam pana tutaj na herbatę i się pomodliliśmy. Pan Andrzej przed chwilą oddał swoje życie Jezusowi. Jak się czujesz teraz? Co się stało? No, czuję taką błogość, radość czuję. Jakieś tak uwolnienie, lekkość. Ciężarze miałeś, tak? Ja tak czułam. Bo zawsze miałem brak odwagi, brak... coś mnie wstrzymywało. Niby jestem odważny, ale tej odwagi nie mam takiej... coś mnie wstrzymuje. Tak, ale czułeś, że coś się wychodziło? Tak, ciężar jakiś wychodził. Tak, bo ja wszystko zgromiłam, co nie jest prawdą Pana Boga. Ja kazałam wszystkiemu, co nie jest prawdą Jezusa Chrystusa, żeby Cię opuściło. Rozumiesz? Czasami są takie rzeczy, które my praktykujemy, które powodują bariery. I wzbudziłam w Tobie również głód prawdy. Ja chcę, żebyś szedł za prawdą, żebyś wziął do ręki teraz Pismo Święte i żebyś to czytał. To będzie do Ciebie miło. W ogóle inaczej na buzie wyglądasz. Radość taka płynie. Taka... Gratuluję. Doświadczyłem takiego spokoju, tak. I takiej równowagi psychofizycznej, bym powiedział. Ale otwierałeś usta, coś wychodziło z siebie. Wychodziło takie odbijanie takie. No, nie wiem, tak? Jakbym się czegoś na jeden dzień jadł, bo szczelenia nie jadłem, bo tak. Bym na różańcu herbatę wypiłem, a tak jakbym jadł bigos, nie mi się odbijać wtedy. Wychodziło coś z ciebie, a coś wychodziło, tak. Poczułeś się lekki? Lekki, tak. Uwalniał, tak. Coś takiego, tak, takiego coś poczułem, no to trudno powiedzieć, ale ja czuję taką lekkość. Powiedz mi, a wczoraj mówiłeś, że wczoraj właśnie o tym rozmawiałeś. Wczoraj na ten temat rozmawiałem. Chcesz Boga znaleźć sercem, tak? Chcę znaleźć i chcę się przybliżyć. I szukam, ja szukam właśnie, jak siebie mogę
bardziej zaakceptować, bo ja też może siebie nie akceptuję w niektórych sprawach. Rozumiem, ale czy ty rozumiesz, że jesteś zaakceptowany w Jezusie Chrystusie? Tak, ja wierzę, tak. Wierzę Jego miłości, bo życie jest oddał za mnie, za moje grzechy. Nie zbawił. Wierzę, że też przez łaskę? Wierzę przez łaskę. Że nie przez swoje uczynki? Nie, można robić na głowie stanąć, a zbawienie dostaje się od Jezusa za darmo. Tak jest. A słuchaj, posłuchaj mnie teraz. Czyli jak żeśmy się spotkali, to była odpowiedź na tę modlitwę? Tak, to jest odpowiedź, absolutnie. No powiem szczerze, że coś mnie trzymało takiego, żeby z wami się no, poznać. Nie wiem dlaczego, bo nawet tak się tak ciężko wypowiada, ale emanuje z was taka błogość, dobroć, że dobrze z wami przebywać. A mam doświadczenie z ludźmi, jako śpiewacz, to mam no, muzykami i na scenach śpiewam różnych i nie każdy mi odpowiada. Ja się dziwiłem, dlaczego coś do tej osoby czuję, a przecież ona mi nic nie zrobiła, a coś mnie odpycha. Nie wiem, co to jest. Czyli, bo w ogóle to, co teraz zrobiłeś, to jest pojednanie się z Bogiem. Jak to przeżywasz teraz? No, przeżywam to w sposób taki osobisty i dziękuję Bogu za tą łaskę, że chwała Panu. Aleluja! Mój ulubiony psalm to jest 103. Znasz go? No musiałbym być. Błogosław duszo moja Pana. Błogosław duszo moja Pana. Aleluja. Aleluja. Z tym, z powerem, no, tak, wiesz, tak, bez ja hamowania. Błogosław duszo moja Pana, aleluja. Błogosław duszo moja Pana, aleluja. Błogosław duszo moja Pana, aleluja, aleluja. Błogosław duszo moja Pana, aleluja. Ale to jeszcze w kawiarni nie śpiewałem. Nie śpiewałem. A odwagi nie mam nigdy.